Każdy z nas przyzna, że drogie bywa mieszkanie, samochód albo jacht. A wystarczy wyjechać za miasto i trafić na pole szanującego się gospodarza. Na pierwszy ogień bierzemy Lamborghini Nitro. Według producenta jest połączeniem nowatorskiego designu z wyjątkowymi rozwiązaniami technologicznymi. Dwa automatyczne systemy sterowania, maksymalna prędkość 50 km na godzinę. Można wybierać pośród trzech zakresów mocy 100, 110 czy 120 koni mechanicznych mocy znamionowej. Koszt 720 tysięcy złotych. W 2013 roku został on objawiony odwiedzającym na targach Agro Show. Nitro posiada agresywną linię maski silnika. Jest połączeniem stylu i mocy i może być wyprodukowana na modłę dostosowaną do potrzeb każdego użytkownika. Można wybierać pośród czterech rodzajów skrzyni biegów, trzech typów układów hydraulicznych czy dwóch rodzajów układu kierowniczego. Całość napędzana jest silnikiem Deutz o pojemności 3,6 litra z zewnętrznym chłodzonym układem EGR oraz suchym katalizatorem DOC. Dźwignia zmiany biegu wyposażona jest w przycisk Comfort Clutch, dzięki któremu operator może zmieniać przełożenie bez konieczności stosowania sprzęgła. Występuje tu również rewers kierunku jazdy Power Shuttle, który daje szansę regulowania szybkości reakcji dzięki temu, że używany jest potencjometr na dźwigni. Jeśli to nie przekonało Was do wydania ponad 700 tysięcy, to być może dacie się skusić albo układem hydraulicznym z pompą o wydajności 60 litrów na minutę, albo układem z podwójną pompą o tej samej wydajności z funkcją eco, która umożliwia przepływ 60 litrów na minutę przy prędkości obrotowej silnika wynoszącej 1600 obrotów na minutę. Jeszcze może być układ hydrauliczny 90 litrów na minutę z funkcją Energy Saving, gdzie olej powraca mijając rozdzielacz, redukując tym samym stratę mocy oraz ilość zużywanego paliwa. Do tego producent dorzuca podnośnik o udźwigu 6600 kg. Z modelem Nitro można liczyć na współpracę z każdego rodzaju osprzętem. Kolejną maszyną nietanią jest Big Bad 747. To bez mała największy ciągnik świata. Diesel, dwusuwowy, 16-cylindrowy. Potężna moc. Tylko czy najpotężniejszy ciągnik rolniczy świata jest tym samym najdroższym? Cena jest równie potężna co moc, ale nie jest najwyższą. 1 100 000. Amerykański ciągnik o mocy 1100 koni mechanicznych powstał w Montanie, a po ponad 40 latach model doczekał się nowego rodzaju opon. Każda ma 2 metry wysokości i niemal 1,5 metra szerokości. Zestaw Goodyear LSW 1400/30R46 to największy rozmiar rolniczy, jaki istnieje. Największy ciągnik świata szerokości 9 metrów waży 50 ton. Z początku silnik Detroit Diesel miał moc 760 koni mechanicznych. Używany był w Kalifornii przez ponad 10 lat. Następnie maszyna trafiła na Florydę, by końcem końców wylądować w stanie Montana. Przez ten czas zwiększano moc ciągnika z początkowych 760 poprzez 860 i 960 aż do 1100 koni mechanicznych. Właściciele nawet przez dłuższy czas oddali molocha do Muzeum Heartland, do centrum wystawienniczego Heartland Acres Agribition Center. I choć zdawało się, że kiedy Big Bad trafił do muzeum, to że zwiastowało to jego koniec, no to wyszło jednak zupełnie inaczej. Właściciele bowiem odszukali w międzyczasie firmę, która na koszt własny wytworzyła zupełnie nowe opony. Właściciele sami pokryli koszt nowych felg. Największy traktor świata trafia z powrotem na farmę. Z taką historią można byłoby z powodzeniem nakręcić film hollywoodzki. Scenariusz napisało w tym przypadku życie. Następnie przeskakujemy do Case IH Steiger 600. Napęd na 4 koła oznacza możliwość pracy w każdych warunkach. Otrzymał nagrodę AE50 2012 za najbardziej innowacyjne rozwiązanie w rolnictwie na świecie. Kosztuje 1 600 000 zł. Przegubowiec z mocą maksymalną 670 koni mechanicznych wyposażony jest w silnik pojemności 12,9 litra, a układ selektywnej redukcji katalitycznej pozwala maszynie zużywać nawet 10% paliwa mniej. Strome zbocza, trudne warunki polowe, to już nie problem z dodatkową mocą. Do wyboru dwa podwozia, kołowe lub gąsienicowe. Przy czym przy gąsienicowym występują cztery niezależne zespoły gąsienic.
Jeśli operatorowi zależy na długich godzinach pracy, to można skorzystać z jednej z najlepiej wyciszonych kabin dostępnych. Występuje układ amortyzacji w czterech narożnikach. Często używane przyciski mieszczą się w specjalnym podłokietniku. Można dołożyć sobie monitor Pro 700, dość sporej wielkości monitor dotykowy, dający możliwość obsługi ciągnika na najlepszym poziomie. John Deere 9560RT to następny przykład ciągnika zarówno potężnego, jak i takiego, któremu nie straszne jest jakiekolwiek podłoże. Na pewno pomocny jest silnik diesla o mocy 560 koni mechanicznych. Tak samo 6 cylindrów, ale i występujące gąsienice dające możliwość wjazdu praktycznie wszędzie. Jak ktoś ma na podorędziu wolne 1 600 000 zł, to może rozważyć zakup Johna Deere'a, gdzie ich warianty wagi super ciężkiej mają właśnie silniki o mocy 560 koni mechanicznych. Przegubowiec z 13,5-litrowym silnikiem spełniającym wymogi europejskiej normy czystości spalin Stage 3B do spraw czystości spalin. Napęd potrzebuje jedynie oleju napędowego. Przekładnia bazująca na wielotarczowych sprzęgłach mokrych może być albo prosta 24-biegowa MST, czy PowerShift 18x6. Która pomimo prostej konstrukcji jest zarządzana menadżerem wydajności. Przykładowo dzięki F1 czy F2 z automatu wybierana jest prędkość jazdy. Co może niektórych zaskoczyć, w tym ciągniku nie ma czegoś takiego jak pedał gazu. I nie używa się też telekinezy. Chodzi o to, że Amerykanie nie uznają czegoś takiego jak gaz nożny. Jedynie czego zaznamy na podłodze to klawisz do redukowania obrotów o określoną wartość procentową. Maszyna jest w standardzie przystosowana do prowadzenia satelitarnego. Można kontrolować parametry i diagnostykę zdalnie. Dopuszczalna masa całkowita modelu to niewiele ponad 27 ton. W układzie hydraulicznym pracują dwie pompy. Jedna główna, druga pomocnicza. Łączny wydatek układu hydraulicznego to aż 295 litrów na minutę. Kabina nowej konstrukcji oferuje szereg różnorodnych pakietów wyposażenia. Ma o 10% większą objętość, jest o 7% więcej powierzchni przeszklonych i 400% więcej miejsca w schowkach, jak w poprzednim modelu. A przed nami teraz najdroższy ciągnik, jaki udało mi się znaleźć. Waży 25 ton, ma 4 gąsienice, niemal 700 koni. Case Quadrac. Jego konstrukcja zmniejsza nacisk na glebę. W porównaniu do kół jest 5 razy mniejszy. A to znaczy, że chociaż cena jest kosmiczna, to maszyna ta cieszy się sporym wzięciem. Co powiecie na to, żeby wydać 2 200 000 zł? Wyposażone są w najmocniejsze jednostki napędowe tej klasy ciągników. A wszystko dzięki 6-cylindrowym silnikom FTP Cursor 13. O pojemności 12,9 litra. Norma emisji spalin Tier 4 Final jest spełniona. Aby osiągać najlepsze wyniki, pomocne są dwie chłodnice powietrza doładowującego. Zbiornik paliwa ma pojemność na 1900 litrów. Przestrzenna kabina daje sporo miejsca dla drugiej osoby, gdzie występuje wentylacja siedzenia kierowcy. A szerokokątne lusterko wsteczne jest nie tylko ustawiane, ale i podgrzewane. Multicontroller ma pomocne pokrętło ustalające docelową prędkość pracy maszyny. No i kolorowy monitor AFS Pro 700, zintegrowany z podłokietnikiem, synchronizowany z ruchami fotela kierowcy, umożliwia chociażby korzystanie z wszelkich funkcji automatycznego systemu prowadzenia pojazdu wzdłuż zadanego toru AFS AQ Guide. Wymiary: 377 cm wysokości, 760 cm długości, 299 cm szerokości, wliczając gąsienicę o szerokości 710 mm. Daje kubaturę rzędu ponad 85,5 m sześciennego. Czyli wychodzi na to, że metr sześcienny tego ciągnika kosztuje ponad 25 tysięcy złotych. Lub jak kto woli, 1 centymetr sześcienny kosztuje 2,57. Gdyby tylko tak sprzedawano ciągniki. Poproszę o 80 metrów sześciennych ciągnika. O zaraz. Dzięki bardzo za obejrzenie czy wysłuchanie materiału. Mam nadzieję, że jakiś ciągnik zostanie zakupiony z tej okazji. Jeżeli tak, to dajcie znać w komentarzach. Jak się podobało, dajcie kciuki do góry. Jak się nie podobało, dajcie kciuka w dół. A jeżeli średnio, to dajcie kciuka w bok. Zachęcam do dołączenia się do Discorda, widzowie prosto, gdzie możemy sobie porozmawiać. Link do Discorda jest pod filmem. No i dzięki również za wsparcie. Dłuższe oglądanie reklam bardzo pomaga. A my się widzimy przy okazji następnego filmu, czyli kiedy każdy z was sobie pomyśli i zaśpiewa przede wszystkim, że kupiłem sobie czarny ciągnik.
To tyle na ten temat. Prosto z mostu. Pozdrawiam.